Artyści to ludzie, można powiedzieć, trochę poza głównym nurtem. Oni jedną nogą żyją tam, gdzie wszyscy, ale tą drugą no nogą wchodzą na takie tereny, gdzie już nic nie jest ani prawdą, ani rzeczywistością. Można powiedzieć, że to jest zaproszenie, żebyśmy bardziej patrzyli w siebie niż w ekran, który nam. Podpowiada, jak wszystko wygląda. Może warto na chwilę odłączyć te ekrany, którymi jesteśmy osaczeni i popatrzeć trochę w głąb siebie, tego, czego doświadczam, co odczuwam. Musi być jakiś świderek w tym wszystkim, który kurczę odczujemy, jakiś płonący ogień, no, ale to wynika z tego, że musi być prawda autora, dlatego że zawsze autor. Trzyma ten obraz, można powiedzieć, przed sobą i pokazuje, to ja jestem. Artysto-fotograf, inżynier, wiceprezes Związku Polskich Artystów Fotografików, przewodniczący Rady Artystycznej SPAW. Nauczyciel akademicki, wieloletni juror Grand Press Photo i wielu innych konkursów fotograficznych. Autor i kurator wystaw, człowiek niewyczerpalna kopalnia niesamowitych historii. Przed Wami Andrzej Zygmuntowicz. Dzień dobry. Witaj Andrzeju, bardzo mi jest miło, że udało nam się w końcu nagrać, chociaż nie bez przygód, bo namawiamy się już półtora roku na tą rozmowę. Lada moment ogłoszenia wyników Grand Press Foto. Co Cię zaskoczyło w tym roku? Dwie rzeczy. Jedna, że nie ma wydarzeń z Polski niemalże, co mówi bardzo mocno o upadku fotografii pracowej w Polsce. W masie zdjęć, które oglądaliśmy, dominowała tematyka zagraniczna i to można powiedzieć z całego świata. Bardzo dobre materiały. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, to fotografie o ilustracyjnym charakterze, czyli, no, powiedziałbym, takie migawki bardziej niż fotografia prasowa. No, kiedyś y, takie zdjęcie robiło się i ono grało jak artykuł wręcz, było tak bogate. A teraz y, y, nie bardzo. Natomiast właśnie ta druga refleksja, że nasi mają się dobrze, bo świat ich kupuje. Materiały, które żeśmy wybrali do wystawy w dużej mierze, trafiły do prasy amerykańskiej, angielskiej, niemieckiej, skandynawskiej, a więc nasi odnajdują się w tym zglobalizowanym świecie, w świecie mediów, gdzie no, trochę trzeba się boksować, żeby się przebić. I to się udaje. Mhm. Trochę w, twoim, w Twojej wypowiedzi wyczuwam taką, takie nie wiem, rozczarowanie niedosyt. Z czego się taki może kryzys trochę No Ten kryzys występuje. Z czego to wynika, Twoim zdaniem? W prasie po pierwsze rządzą piszący, a fotografujący są tylko i wyłącznie uzupełnieniem, są, że tak powiem, takim w tej chwili już kaprysem tego od tekstu, który. A jakaś ilustracja by się przydała. A tu nie chodzi o ilustrację, tylko o dziennikarstwo. Nie ma fotografów na etatach sporadycznie, to są zupełnie pojedyncze historie, gdzie tytuł prasowy zatrudnia fotografa. Więc jeżeli jest do skoku, to nie szukają też innych okazji. Robią zdjęcia, które no gdzieś tam leżą, czekają, może pójdą, może nie pójdą, ponieważ widzą, że nie idą, nie wchodzą na łamy prasy, no to szukają innych zajęć, a tu, że tak powiem, odpękają robotę, zrobią pierwsze z brzegu zdjęcie i nie wysilają się na nic wielkiego, bo nikt tego nie oczekuje w polskiej prasie. Mhm. No tak, kiedyś, pamiętam, powiedziałeś przy okazji parę lat wstecz konkursu, że były takie zdjęcia z cyklu cytuję wale fotę i lecę dalej. I nadal to tak. I nadal to tak jest. No, mieliśmy wybory w zeszłym roku. Liczyłem na to, że jakiś solidny materiał, który będzie opowiadał o napięciu politycznym, które w Polsce miało miejsce, o kampaniach realizowanych przez poszczególne ugrupowania polityczne. No, znalazły się jakieś pojedyncze zdjęcia z Marszów, ale to były dwa wydarzenia. No, wystarczy jedno zdjęcie. I tyle. Nie było tego, że przedstawiciele partii jeździli po kraju, jak to wyglądało, jak wyglądały spotkania, czy emocje pozostawały. No, żyliśmy tymi wyborami, które jednak coś najprawdopod najprawdopodobniej miało, miały one coś zmienić w kraju i tak się stało. A w fotografii tego nie, nie widać. widać. A powiedz mi, czy obserwujesz takie zjawisko? Bo właśnie w pisanej w sferze, powiedzmy, jest ta poprawność, taka polityczna, bardzo mocno wyraźna, taka widoczna, że, że ludzie boją się przekroczyć jakąś linię, boją się powiedzieć za dużo albo coś, żeby kogoś nie urazić. W fotografii też to jest widoczne? Nie, że... dlatego że mamy ogromny problem o nazwie RODO. Czyli musimy uzyskać zgodę bohaterów na upublicznienie ich wizerunku. No w sytuacji, gdzie coś się dzieje, a nie jest to powiedzmy zarejestrowane wydarzenie, bo wiadomo, że te publiczne wydarzenia, które są zgłoszone jako wydarzenie do lokalnych władz, można fotografować. Tam to RODO nie obowiązuje, o ile ze zdjęcia wynika. Sytuacja tegoż wydarzenia, że nie jest to portret bez żadnego kontekstu. Więc no, to, to RODO jest ograniczenie, bo jak mamy opowiadać o codzienności w naszym kraju, jeżeli za każdym razem musimy pytać, a nie ukrywajmy, Polacy nie są tacy otwarci, że przychodzi nieznajomy fotograf i mówi: Robię zdjęcia, to będzie w prasie, a ktoś mówi, a ja pierniczę, a ja sobie nie życzę tego. No i, i, i koniec. To jest ogromne ograniczenie. No właśnie, a teraz jeszcze doszły na dodatek te listy infrastruktury krytycznej, więc już w zasadzie w tej chwili nie bardzo cokolwiek można sfotografować. No pojawia się właśnie to zagrożenie, że nie tylko ludzi, ale i przestrzeni nie będzie wolno fotografować. To jest trochę śmieszne. Niestety żyjemy. W XXI wieku dodam na koniec pierwszej ćwiartki, narzędzia, które są dostępne, rejestrują w niewidoczny sposób przestrzeń bez żadnych ograniczeń. Natomiast człowiek z aparatem zaczyna być groźny. Tak jakby człowiek jadący rowerem ma na kasku bardzo często kamerę i przejeżdża wzdłuż znaczącej jakiejś strategicznej przestrzeni. I to, to nagranie istnieje, ale on nie jest traktowany jako osobnik, który coś niewłaściwego robi. A człowiek z aparatem jak stanie i zrobi zdjęcie, a może będzie myślał o kwitnącej jabłonce dzikiej, która rośnie przed ogrodzeniem, i tym się zajmuje, i zostanie dopadnięty jako szpieg czy osoba podejrzana. Również żyjemy w czasach, kiedy samochody w ogóle jeżdżą po świecie i fotografują wszystko, co się da. Nie z myślą o żadnym szpiegostwie, tylko żeby łatwiej nam się dotarło do celu, kiedy idziemy przez nieznaną miejscowość czy nieznany teren. Hmm, ale tam, myślisz, jakaś nadzieja jednak jest, czy nie? Widzisz jakieś nadzieje? Na taki razie nie światełko? widzę, dlatego że z jednej strony no, czujemy, że w pobliżu jest wojna, i to w jakiś sposób tłumaczy sytuację zaostrzonych rygorów stawianych przez władze. Z drugiej mamy do czynienia z taką ogromną chęcią uporządkowania wszystkiego, co się da. Że wszystko musi być znormalizowane, uporządkowane, muszą być na wszystko jakieś szufladki. Pod kontrolą. Wszystko tak, tak, ta, 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 ta funkcja kontrolna państwa zaczyna być niesamowita. Ja nie przypominam sobie, żeby w moich młodziutkich latach Aż tak to było. Tak, rzeczywiście, ja, powiedzmy, takiej głębokiej komuny może jeszcze nie pamiętam, ale co nieco pamiętam i rzeczywiście to nie, nie było aż tak, żeby, żeby wszystko o wszystkich wiedzieć. Nie? Tak to wygląda, a dzisiejsze narzędzia pozwalają naprawdę możemy bardzo niewinne życie prowadzić, a i tak o tym wiedzą, że jesteśmy niewinni, bo, bo mogą to sprawdzić no, przy uży użyciu no, wszystkich urządzeń, po które my sięgamy. Wiedzą więcej niż my sami czasem. Tak. tak. <laughs> Skoro mówimy podcast o kreatywności, no to zapytam Cię właśnie o tą kreatywność w, w dokumentalnej fotografii czy reporterskiej. Czy w ogóle jest na nią jakiekolwiek miejsce? Oczywiście, że jest. Z tym, że nie dotyczy to fotoreportażu. Warto pamiętać, że fotoreportaż jest to taka część fotografii, która jest świadectwem. W związku z tym tu nie kombinujemy. W konkursach typu World Press Photo, Grand Press Photo i bardzo podobnych Obowiązuje bardzo ścisłe przestrzeganie prawdy. Czyli yy, organizatorzy, jeżeli wybiorą już materiał do wystawy, to proszą o pliki wyjściowe, czyli pierwszy zapis z aparatu, tak zwane rawy. Yy, bo okazuje się, i w zasadzie co roku, porównując obraz, który żeśmy otrzymali z plikiem raw, widzimy, że po drodze nastąpiła kreacja tego obrazu w programach do obróbki. Też jest tak, że nie zawsze jesteśmy w stanie sprawdzić, czy scena, którą oglądamy, nie została trochę wyreżyserowana. Ja sobie przypominam taką sytuację sprzed wielu lat i muszę powiedzieć, że ona mnie załamała. Otóż na jednym z konkursów WordPress Photo w kategorii sport było zdjęcie, na którym czy cały cykl zdjęć, a dotyczący ustawek kibolskich i na jednym ze zdjęć jurorzy po poproszeniu po autora o pliki zauważyli, że jest drobna różnica, że spod pachy jednego z kiboli wystaje jakaś biała plama. To był but jakiegoś gościa, który stał daleko no, ale uznano, że występował to ze zdjęcia. Podejrzewam, że w dawnych czasach fotograf wziąłby pędzelek i na no, by to również usunął, bo to niczego nie zmieniało w zdjęciu. Natomiast w tym samym roku był materiał, na którym byli atleci, zapaśnicy, tacy siłacze. W jednym z afrykańskich państw fotograf zrobił namiot ze sztucznym światłem, asystent polewał tych czarnoskórych mężczyzn białym płynem typu mleko farba i robił zdjęcia od początku do końca to była kreacja. Nie było tu sportu prawdziwego na żywo, tylko można powiedzieć. Inscenizacja. Inscenizacja. Mhm. I to przeszło, a autor tego materiału o kibolach został wyeliminowany. Mhm. Tak. I powiedz mi, czy. Bo ty jesteś człowiekiem, który z jedną nogą siedzi, właśnie, czy stoi w, w reportażu przez Grand Press Photo, ale przez to, że jesteś przewodniczącym Rady Artystycznej, no to też siedzisz w fotografii artystycznej i co też jest stagnacja w tej fotografii artystycznej, nie, czy to już jest nie, zupełnie nie. inaczej? I Wróćmy jeszcze na chwilę do tych dokumentalnych form. Otóż dokument jest zupełnie czym innym A, niż fotoreportaż. Tak, Rzeczywiście. Dlatego, mhm. że jest analizą, Sytuacji społecznej, jakiegoś zjawiska społecznego, jakiejś grupy społecznej, jakiejś, nie wiem, nowej kultury, która się pojawia. I tu już nie ma takich rygorów jak fotoreportażu. Dlatego, że bardzo często przy tego typu realizacjach wchodzi się z bohaterami no, w pewną bliskość, że się rozmawia, że się umawia. W reportażu się z nikim nie umawiamy, idziemy na Jakąś sytuację, która się dzieje, dokumentujemy i koniec. A dokument jednak jest analizą pewnego no, procesu, zjawiska, więc zupełnie inaczej to jest budowane. Tutaj, tak, można oczywiście pominąć tą relację i ewentualną pracę o kreacyjnym charakterze, ale kiedy. No, Patrzymy w historię fotografii, to jednym z najsłynniejszych dokumentów jest seria portretowych zdjęć Niemców w okresu Międzywojnia, zrobiona przez Augusta Sanderze, tak? Ale przecież on każdego z nich ustawiał. Tak. A jest to doskonały dokument. Czyli tu jest ta istotna różnica, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju analizą wizualnie zrealizowaną, a nie z dokumentowaniem przebiegu jakiejś sytuacji. Czyli jest to pewnego rodzaju ilustracja, ale może być też i z pewną dozą fikcji. Nawet w ten sposób, nawet w ten sposób. Dlatego, że są dokumenty, które wykorzystują historyczne fotografie, łączą ze współczesnymi, dzieje się to wręcz czasem na zasadzie montażu, i to nie przeszkadza. Bo jak mówię, to jest analiza o dokumentalnym charakterze, a sposób budowania narracji. Może być dosyć różny. No, wiadomo, że nie będzie to odgrywanie jakiegoś wszystkiego od początku do końca na, na, na sztuczną, bo jednak nie buduje się scenografii. No, to musi być, mimo wszystko, jakiś element prawdy. Nie, czyli miejsca się zwykle nie narusza, choć zdarza się, no tak jak pani Zofia Rydet realizowała swój zapis socjologiczny, że bardzo często prosiła swoich bohaterów, żeby stanęli przed tym, co ostatnio kupili albo z czego są dumni. I oni wybierali, to pamiętajmy inne czasy, lodówkę, pralkę, telewizor czy, czy wyhaftowaną jakąś makatkę na ścianie. Mhm. Czyli mamy reportaż, gdzie ta kreacja musi być Powiedzmy zerowa idealnie. Tak Później idziemy w górę spektrum, czy w bok spektrum, jak już tam zwał, tak zwał. No I mamy ten dokument, gdzie już możemy sobie pozwolić na jakąś kreację. No a potem mamy jeszcze tą artystyczną fotografię na drugim biegunie. No i tu mamy już wolne ręce. Yy, dlatego, że po pierwsze yy, elementem kreacji to są narzędzia od tej technicznej strony. Yy, po co sięgniemy, to jest nasza sprawa. No, dziś zaczyna się pewien problem, że doszło narzędzie, które jest identyczne z fotografią, a nią nie jest, bo musimy pamiętać o tym, że fotografia to światło plus materiał światłoczyły. Niekoniecznie musi być aparat, ale musi być materiał światłoczyły i światło. A dziś oglądamy obrazy identyczne z fotografią, czyli realizację sztucznej inteligencji. I nie ma co ukrywać, że to jest bardzo bliskie fotografii. I mamienie oka jest tutaj niesamowite. A więc, ale to nie jest fotografia, bo jak mówię, to jest poza definicją fotografii. Ale też nie ma się co oszukiwać, takie obrazy będą powstawać. To jest kolejne nowe narzędzie. No, pojawiła się fotografia, mówiono, że malarstwo umarło. Tak się nie stało. Ono się rozwinęło w zupełnie innej przestrzeni, jakby. Nręcz dostało, jakby do Koma nowej... dostało. Tak. No, otrunęło od, od, kursy. Wyobraźnia poszła w górę. E, czyli ta kreatywność, bo malarstwo wcześniej odtwarzało rzeczywistość, czy też usiłowało otworzyć ich historyczne sceny, mitologię, czy chrześcijańską, czy grecką. E, ale. ale e, Nawiązywało do tego, co traktowano jako rzeczywistość. No i pojawienie się fotografii zmusiło do pójścia w nowe kierunki i teraz chyba tak też będzie, że, że faktycznie ten czynnik ludzki będzie się musiał rozwinąć. Nie? Tak jest, więc na pewno ta, 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 ta historia, można powiedzieć, pojawi się ponownie. To, to jest rewolucyjna zmiana, tak jak pojawienie się fotografii było rewolucyjną zmianą, ale też warto pamiętać, że fotografia się pojawiła w czasie rewolucji technologicznej, no, która się zaczyna na koniec XVIII wieku. Rozwija się przez XIX wiek: to są i maszyny parowe, i, 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 i silnik na benzynę, i tak dalej. No, wykorzystanie nafty jako źródła energii, pojawia się prąd no, mnóstwo takich rzeczy. Dziś żyjemy w czasie rewolucji informatyczno-cyfrowej i w zupełnie naturalny sposób pojawiają się, no, patrzę na muzyków, no, nie grają na tych instrumentach sprzed stu lat, tylko te instrumenty często wyglądają tak samo, ale modyfikacja dźwięku czy, czy nawet wygranie dźwięku skrzypiec przy użyciu innego urządzenia jest możliwe. Więc jest to kwestia zmieniających się narzędzi, których używamy, ale też musimy pamiętać, że wszystko się rozwija. No, moi dziadkowie nie mieli pojęcia o telefonie. Moi rodzice mieli telefon na sznurku, no a ja mam telefon w tylnej kieszeni portek. I oni mieli ograniczenia, żeby łączyć się ze światem, bo to była cała procedura, a ja po prostu wyciągam tą świecącą deskę, wyciskam jakieś numery i, i no, dziś przed chwilą, przed spotkaniem z tobą rozmawiałem, no numer krajowy okazało się, że rozmawiam z Hiszpanią, bo po prostu świat się skurczył, no globalna wioska istnieje. Skoro mm, dokumentalista mm, trochę kreuje, żeby opowiedzieć o świecie. To czy artysta też mu powinien komentować świat, czy to w ogóle nie jego robota jest? Artysta, jakby dwie rzeczy w moim odczuciu realizuje. Po pierwsze, jedna komentuje ten świat, odnosi się do niego, swoje zdanie wypowiada. Z drugiej jednak bardzo często zamyka się, można powiedzieć, pod pewnym kloszem, w którym żyje, w pewnej izolacji, bo wybiera swoją drogę. Artyści to ludzie, można powiedzieć, trochę poza głównym nurtem. Oni jedną nogą żyją tam, gdzie wszyscy, ale. No, to bo muszą. Bo, no tak, bo tak wygląda życie. Ale tą drugą no nogą wchodzą na takie. Tereny, gdzie już nic nie jest ani prawdą, ani rzeczywistością. I można powiedzieć, siedzi w nich jakaś potrzeba opowiedzenia o, o jednostkowym doświadczeniu, o tym, co się przeżywa, o emocjach, a to, to nie jest coś, co się da wprost zwizualizować, a więc no, te stany emocjonalne. One pojawiają się, czy to w obrazach, czy w fotografiach, czy nawet w muzyce, jako właśnie ten taki głos o rzeczach nieoczywistych. Można powiedzieć, że to jest zaproszenie, żebyśmy bardziej patrzyli w siebie niż w ekran, który nam podpowiada, jak wszystko wygląda. Może warto na chwilę odłączyć te ekrany, którymi jesteśmy osaczeni, i no, nazwijmy to. Popatrzyć trochę w głąb siebie, tego czego doświadczam, co odczuwam, co odbieram jako jednostka jakie są moje emocje pod wpływem tego, no, w czym przychodzi mi żyć. Bo rzadko kiedy mamy szansę zmieniać świat, który jest wokół nas, w pojedynkę na pewno to jest piekielnie trudne. Natomiast możemy opowiedzieć, czego doświadczamy, co odczuwamy. Raz nas to gniebie, raz nas to cieszy. Raz mówimy o tym, że trudno wyrobić sobie zdanie, i tu no, używamy już sposobów, które są nieoczywiste, są niekonkretne. Wymyślamy te sposoby. No, poprzez sięganie po narzędzia, jakie są właściwe dla zbudowania wypowiedzi, ale również przez obrazy, które. Nie muszą odnosić się do niczego, co jest konkretne. A więc może powiedzieć, swobodnie płyniemy, budując narracje, które powinny wciągać odbiorcę i motywować go do własnych przemyśleń. One nie muszą być zgodne z tym, co stworzył artysta, bo pamiętajmy, że każdy z nas rośnie w innym otoczeniu, co innego nas kształtuje. No i oglądamy jakiś utwór czy słuchamy jakiegoś utworu, wywołuje to w nas pewne skojarzenia, ale one wynikają z tego, no, co żeśmy sobie zgromadzić jako doświadczenie. Mhm. Mówiłeś właśnie o tym artyście reagującym na, na to, co się dzieje w świecie, i przypomniało mi się, że ty mówisz o sobie, że zająłeś się fotografią w odpowiedzi na, jak to powiedziałeś, z wydarzenia, które wydawało się, że świat się kończy. No, tak było. Tak było. Początki. Jak każdy, robiłem jakieś zdjęcia druhopodobnym aparatem, ale nic z tego nie wynikało. No, pamiątki z wakacji, mamusia, tatuś, rodzeństwo. Przygoda szkolna i tak dalej. Ale no, tak się złożyło, że robiłem maturę w 1968 roku. A dwa miesiące przed moją maturą był słynny marzec 68 w Warszawie. Dramatyczne wydarzenie, i nagle się okazuje, że parę osób ode mnie z klasy jest wygnanych z tego kraju, który jest i moim krajem i ich krajem też był, i nagle się okazuje, że już nie jest ich krajem, mimo że oni tego nie postanowili. I nie ukrywam, że miałem takie wrażenie pewnego końca, że ten taki grzeczny świat, w którym dorastałem, że wszystko no, było w porządku. To, ta, ta młodość upływała może niekoniecznie w jakiejś zamożności, dostatku, czy, czy w ogóle nie, 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 nie było to związane z posiadaniem, które dzisiaj jest bardzo istotne. Wtedy kompletnie nie. Yy, żyliśmy, powiedziałbym, ogromna większość ludzi w takim pogodnym i yy, równo podzielonym systemie funkcjonowania. No wszyscy mieliśmy tak samo. Tak, nie było rozwarstwienia takiego. Nie było takiego rozwarstwienia. Już nie było yy, rozwarstwienia feudalnego, a jeszcze nie było rozwarstwienia kapitalistycznego. Yy, więc można powiedzieć, że wszystko było blisko siebie. No i nagle się okazuje, że jest jakaś skrajna inność. Że takie cięcie nożem przez skórę. Nawet robiłem zdjęcia odjeżdżającym kolegom szkolnym i koleżankom na dworcu gdańskim i zabrano mi film. Więc to było takie doświadczenie, powiedziałbym, brutalne. No, nie pobito mnie w czasie robienia zdjęć, chociaż wcześniej w marcu berwałem pałami, bo choć poszedłem tylko po chleb, ale byłem akurat kiedy była zawierucha na, na krakowskim przedmieściu. Więc ten, ten czas rzeczywiście był bardzo trudny i wtedy no, robiłem zdjęcia. One są, jeżeli chodzi o jakość, żadne. Ale Natomiast mają są inną wartość. Nabrały One wartości. są dokumentem, bo ja z większością z tych ludzi nigdy więcej się nie spotkałem. To był koniec. Ale nam chyba trochę takiego brakuje uświadomienia sobie, że to co fotografujemy może lada moment nabrać niesamowitej wartości, tak? No, musimy o jednym pamiętać, że fotografia przechowuje czas miniony. I w związku z tym ma wartość poznawczą, której wiele innych mediów nie posiada. Bo nawet jeżeli opiszemy coś bardzo precyzyjnie, no to wyobrażamy sobie na podstawie tekstu. I znowu wracam do tego, że każdy z nas inaczej. Inaczej, bo inaczej żeśmy rośli. A fotografia jest konkretna. Ona pokazuje, o, było tak. Tak, żeśmy się ubierali, takie były ulice, takie były samochody, tak grano w piłkę, czy inne rzeczy, które, które będą na zdjęciu. A nie, nie masz takiego odczucia, że od tamtego czasu to ten cały świat już się tyle razy zdążył skończyć, że przestaje na nas to robić wrażenie, to kończenie się świata? No, ciągle mówimy o tym, dlatego że pewna epoka się kończy. I to coraz szybciej, to kończenie się no, Tylko, że te zmiany następują szybciej. Tak, bo ja sobie przypominam jak pojawili się Beatlesi. To, to było wielkie wydarzenie, bo to była zupełnie inna kultura, można powiedzieć. Ale to było czterech chłopaków, którzy w garniturkach trzymali te gitary i dalej oni byli tak grzeczni, że no, przyjemna muzyka i tak dalej. I chwilę później kolejna ekipa wychodzi, potargane włosy, żadnych garniturków, buty z metalowymi klamrami Śpiewają Satisfaction i mówią: Starzy, walcie się, zaczynamy nowy świat. Tak jest. I, co, i róż taka sytuacja się powtarza, a one będą się powtarzać. Wiadomo, że starzy będą stękać, że za moich czasów Panie, kiedyś to było ale to nie ma znaczenia. Po prostu czas idzie tylko w jedną stronę nie cofa się nie będzie jak było. Więc trzeba to przyjąć do wiadomości i trochę gonić za tym uciekającym czasem. No tak, no i ty masz kontakt też, y, ucząc studentów. Przecież fotografii też masz kontakt z tymi, którzy dzisiaj te, te światy przeżywają jako młodzi ludzie i też je tworzą w pewnym sensie. Ale powiedz mi, ty jako, jakie ty masz ambicje, co ty byś chciał im przekazać? No przede wszystkim chciałbym, żeby ci, których uczę, byli lepsi ode mnie. No to wydaje mi się być taką zasadą nauczycielską, czy tak się stanie, no, mam już takich podopiecznych, Wychowano. których nauczałem, którzy dzisiaj zdobywają nagrody na World Press Photo i są wybitnymi polskimi artystami używającymi fotografii, bo można powiedzieć, że takie dwa nurty, bo z jednej strony jednak rzeczywiście jestem związany z reportażem i, i tą formą fotografii dokumentującej rzeczywistość, a z drugiej i sam realizuję prace, które wynikają tylko i wyłącznie z wyobraźni, czy też no, takiego mojego wrażenia na coś, i tego także y, uczyłem i dalej uczę. Więc y, to nie jest tak, że mam jakąś jedną wąską ścieżkę. Y, no, po, poza tym mnie fotografia pasjonuje od lat i nie ukrywam, że prawie całe moje dorosłe życie związane jest z fotografią. Nawet moją żonę poznałem w warszawskim towarzystwie fotograficznym. Właśnie, Właszczowskie Towarzystwo Fotograficzne. Kiedyś mówiłeś, że miałeś tam takie szczęście, że na początku Twojej drogi ktoś Cię zapytał, na chusteczkę zrobiłeś to zdjęcie. Bardzo pouczające dodam, że to był już garstecki wtedy bardzo znany krytyk fotografii. I to było dla mnie genialne doświadczenie. Opanowałem warsztat fotograficzny w taki sposób, że. Można powiedzieć, od strony tej właśnie poprawności warsztatowej, te moje zdjęcia były bardzo w porządku. Natomiast no pytanie dotyczyło treści. O to chodzi. Po co ja robię te zdjęcia? O co mi chodzi, kiedy ten obraz zapisuję? Co chcę przekazać innym ludziom, którzy będą na to patrzyć? Bo nie robię zdjęć do albumu rodzinnego, bo, a jak robię to, pokazuję rodzinie. No więc to była taka kluczowa historia, że. Yy... Dziś no, mam aparat fotograficzny zawsze ze sobą, co nie znaczy, że go wyciągam. Są dni, że noszę zawsze plecak i ten ciężar gdzieś tam trochę mi przeszkadza, ale się nie obrażam, bo raz na jakiś czas jednak go wyciągnę, zrobię, później oglądam, co zrobiłem i też nie zawsze wykorzystuję ten obraz. To nie jest tak, to mam pierwsze wrażenie, które mi się wydaje niebywale interesujące, ale finał nie jest interesujący. No, ale dzisiaj tak mi się wydaje, że takie podejście by nie przeszło, nie? że przychodzisz do studentów albo do słuchaczy studium z PAF i pytasz się wprost człowieku, po co ty żeś to zrobił, w ogóle na co ci to, czy, czy nie? Czasem może nie tak dosadnie, jak mówiłeś, no spokojniej, bo poprawną już polityczną. No. Jest dzisiaj dosyć nieprawdopodobna. A powinniśmy być uczciwi, czyli jeżeli coś trzeba dosadnie, to używamy dosadnego języka. Ja nie mówię o, o jakichś wulgaryzmach i hamstwie, w ogóle tylko o pewnej dosadności. No ale po drugiej stronie okazuje się, że może być odpowiedź, że kogoś uraziłem. No właśnie. I, że, i tak głaciutko, zamiast opierdzić powiedzieć, hałan. A, a, a tak jest, no, czasem oglądamy skończoną hałę, nic nie warty obrazek. Pada pytanie, szanowny panie, szanowna pani, o co szło przy robieniu tego zdjęcia. No tak mi się to podobało. No, a coś dalej? No podobało mi się. To wystarczy. I to wystarczy. No to podobanie to jest właśnie ta kultura współczesna, to jest Janek Martyniuk. No, używam nazwiska tego popularnego. On ma swoich fanów okej, okay. ale y, to jest właśnie coś, no, nazwijmy to przyjemne, rozrywkowe, zabawowe i koniec. Natomiast, czy y, jego twórczość w jakikolwiek sposób dotyka tego, co jest prawdą naszego czasu? On jest prawdą ze swoimi utworami, bo jeżeli ogromne ilości osób się wsłuchują w to, y, co on śpiewa, jak śpiewa to jest to trochę smutne, że aż tyle, a... No, ale jest zjawiskiem rzeczywistym. Ale jest rzecz. Oczy... Tak, tak. No więc ja też to przyjmuję do wiadomości. Ja się nie obrażam z tego powodu, że, że jest bohaterem masowym, choć usłyszałem od szefa, byłego szefa telewizji, że mamy nowego Chopina. Przecholował. Po prostu przecholował. No jakby... Wyobraźnia ludzka nie schowajmy Zachowajmy nie. No tak, ale teraz powiedz mi, wracając właśnie do tego, od czego zaczęliśmy, czyli od zdjęć na Grand Press Foto, Czy to trochę się nie łączy, że ta, powiedzmy, rozczarowująca jakość zdjęć, może ona się bierze z tego, że właśnie tym ludziom ktoś nie potrafi powiedzieć człowieku, ale po co żeś zrobił to zdjęcie? Yy, tak sądzę. I dlatego, że kiedyś w redakcjach był stół, na którym się kładło zdjęcia i wszyscy komentowali. Bez znieczulenia. Bez znieczulenia. Tam nie było szczypania się. A teraz wszystko jest grzeczne, mało. Wysyła się zdjęcia do redakcji i jakiś edytor wybiera zdjęcie. Nie ma rozmowy o tych fotografiach. A tak rozmawiało się z kumplami, patrzyło się, co zrobili w innych tytułach prasowych. I człowiek czuł, że dał ciała i to go mobilizowało. A dzisiaj nie ma czegoś takiego. Natomiast myślę, że w fotografii artystycznej to może być akurat jednak. Zabójcze, nie takie bezpośrednie. Na pewno tak. Z tym, że warto też pamiętać o jednej fotografii artystycznej, że istnieją aktualne trendy czy mody i mija ileś tam lat. Patrzymy ponownie na te realizacje i nagle się okazuje, że one są pustym znakiem, bo już nie żyjemy w kulturze pewnych elementów, które wtedy były ważne, one przeszły do historii i nagle patrzymy, a nic z tych utworów nie wynika. One odnosiły się do bardzo krótkiej sytuacji, ją być może komentowały, ale nie zostawiły mocnego śladu, który będzie cały czas żył, cały czas będzie nas o czymś istotnym informował. Czyli taka piosenka minionego lata. Tak, tak. No, i w sztuce zdarzają się takie właśnie chwilówki, które na pewien moment rozgrzewają emocje odbiorców, no a ten moment znika i, i po wszystkim. I są pewną grą, pewną zabawą na chwilę. No i powiedz mi, jak ty się znajdujesz w studium fotografii SPAW jako nauczyciel? Znajduję się bardzo dobrze. Muszę powiedzieć, że. no ja już uczę od pewnego czasu i zdarzyło mi się bywać nauczycielem w różnych miejscach, w różnych szkołach. Natomiast to studium Związku Polskich Artystów Fotografików ma ten wyróżnik, że po pierwsze tu są wszystkie rodzaje fotografii i żaden nie jest gorszy. Nie ma czegoś takiego, że następuje wartościowanie jakiegokolwiek nurtu, bo jest i reportaż, i fotografia dokumentalna, i różne formy kreowania obrazu. Nawet wprowadziliśmy w tym roku zajęcia z sztucznej inteligencji. Naprawdę? No, to ciekawe. Bo ona jest. No, trzeba nadążać za tym. No, mamy i zajęcia z kamery wielkoformatowej o niesztywnej konstrukcji, bo to też jest narzędzie niebywale kreatywne. Dużo bardziej czasochłonne, chociaż w sztucznej inteligencji, żeby obraz był na koniec perfekcyjny, to tak samo jak przy tej kamerze wielkoformatowej, trzeba się natrudzić. Inaczej, ale też trzeba się natrudzić. Natomiast osoby, które przychodzą do tego studium, to są ludzie zainteresowani fotografią i z nimi to jest partnerska rozmowa. To nie jest tak jak w klasycznych uczelniach, że no wiele młodych osób mówi, że chce mieć dyplom Uniwersytetu, Politechniki. No i wybierają jakiś wydział, nie do końca wiedzą, czy na pewno to jest to, co by chcieli robić w życiu. I w związku z tym to zainteresowanie fotografią nie u wszystkich jest na tak wysokim poziomie. Ich to trochę interesuje, bo wydaje się, że no, lubię robić zdjęcia, ale tu już chodzi o wypowiadanie się poprzez obraz zrobiony metodą fotograficzną. I w Studium Spaw to są ludzie, którzy wiedzą do czego służy fotografia, jak ją zrealizować, żeby ona przemówiła do odbiorcy. Są oczywiście osoby, które mają trochę mniejsze doświadczenie, ale też jest tak, że Zbiorowość jest bardzo aktywna nawzajem. Wspierają się bardzo. Robią i swoje dodatkowe plenery i inne historie, i w czasie tych wydarzeń, no, przekazują sobie wiedzę, której niektórym z osób brakuje. Więc to nie tylko nauczyciele edukują. Ale młodzież edukuje się nawzajem. No dobrze, a edukują ciebie też? Ty... Tak, oczywiście. No, ja wy... jestem jak pijawka, ja wypijam z nich. No, dlatego Wysysasz z nich. Trzy, trzy, trzymam się w młodych, żebym wiedział, jak wygląda współczesność. No właśnie, a na Twoją twórczość powiedz mi, jak to się przekłada. Trochę, trochę. Yy, dlatego, że mimo wszystko mnie interesują takie rzeczy, które mnie osobiście dotykają. W związku z tym, ja nie mam jakiegoś, powiedziałbym, jednego modelu fotografii, bo robiłem zdjęcia tą kamerą wielkoformatową, czyli wystudiowane kompozycje, ale również robiłem fotogramy, które naświetlałem przez trzy tygodnie czyli fotografia bezaparatowa, dodam papier fotograficzny leżał u mnie na balkonie, coś tam. Po tym papierze się samo Zbierałeś rozjechane żaby na ulicy, no, pamiętam. Na przykład. <laughs> Bo to było o tym, że nasza pamięć się rozpada. Że nie do końca wiemy co, kiedy i z kim żeśmy robili tam 20 lat temu. I, i, i trochę odnosiłem się właśnie do tej nieoczywistej pamięci i starałem się poprzez fotografię Opowiedział o takich niepewnych obrazach, bo też aby to dały się rozpoznać, ale cykl liczył 50 fotografii, bo odwiedziłem w Polsce 50 miejsc, z których przywoziłem znalezione przedmioty. Ja usiadłem na ławce, okazało się, że coś mam pod nogami, zbierałem, układałem to na papierze fotograficznym. To były ślady z tych różnych tam Wrocławia, Serpelice, Helm, Kuźnica, no i tak dalej, i tak dalej. Tam, gdzie, gdzie dotarłem. Ty w ogóle należysz do takiej grupy inżynierów, którzy zostali artystami. I to jest, można powiedzieć, w fotografii chyba nietrudne, bo jednak sama fascynacja narzędziem, tą technologią ale coś musiało być takiego, że, że poszedłeś w sztukę. Po pierwsze, robiąc maturę, chciałem zdawać na uniwersytet, ale mój kochany ojczylek powiedział mi: Słuchaj, synu, robisz takie błędy, pisząc, że na pewno nie zdasz. A z drugiej strony, powinieneś uporządkować trochę swoje życie, żeby sobie radzić w przyszłości. Jeżeli Chcesz być humanistą? Na pewno nim zostaniesz, ale skończ Politechnik. I to była bardzo dobra podpowiedź po latach, całowałem mojego ojca po rękach, bo rzeczywiście no, nie byłem uporządkowany jako młodzieniec, a ta Politechnika mi pomogła. Dodam, że zawód, którego się nauczyłem na Politechnice, nie istnieje dzisiaj w Polsce. Byłem konstruktorem przyrządów optycznych. Nie konstruuje się w Polsce przyrządów optycznych. Nie konstruuj, przecież były całe zakłady optyczne. Tam dość, pracowałem. Wszystkie no, ale mikroskopy, już nie ma. lornetki i tak jest. takie rzeczy. Tak, Nic nie ma. Nic, Nic nie, nie, nie ma. zostało z tego. To straszne. Nie ma fabryki, została rozebrana. Nawet gmachy wzniesione w latach 30., bo wtedy budowano PZO, zostały rozebrane i postawiono prawie identyczne jak te tylko służą czemu innemu, a tamte były tak nasiąknięte chemią no niezdrową, że trzeba było zebrać. Mhm. I powiedz mi, jak, jak słucha nas jakiś taki inżynier, i to jak on ma w sobie rozpoznać takie, że, że tam jakiś artysta siedzi? To samo wychodzi. To jest tak, że ja po pracy w PZO przeniosłem się, chciałem robić najnowsze rzeczy w optyce, i przeniosłem się do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z taką nadzieją, że będę robił laserowe urządzenia do pomiarów tam wszystkich możliwych parametrów. W którymś momencie okazało się, że to nie jest możliwe. Dodam, że miały miejsce wypadki losowe typu stan Solidarność, i zostałem wtedy zdegradowany z samodzielnego specjalisty do robotnika. I stwierdziłem, że chyba chromolę taką robotę i 1 kwietnia opuściłem IMGW i nie wróciłem. Ale już miałem wtedy papiery artysty, bo zdałem egzamin do Związku Polskich Artystów Fotografików, czyli już miałem na swoim koncie jednak kilka wystaw, bo mimo wszystko w tle zajmowałem się tą fotografią równolegle, w zasadzie od zakończenia studiów. Bo jak przyszedłem do PZT, to spotkałem kolegę, który mnie namówił, ponieważ tak się złożyło, że wysłałem na jakiś konkurs zdjęcia. One zostały przyjęte na wystawę. Wystawa była w Warszawie. Otwierał profesor Kazimierz Michałowski, znany archeolog. Nawet pochwalił moje zdjęcia, więc już byłem bardzo dumny. I o tym opowiedziałem koledze. A on mówi: słuchaj młody, to jest takie coś, co się nazywa Warszawskie Towarzystwo Fotograficzne. Przyjdź, zobacz. Może to cię zainteresuje. I wsiąkłem, bo znalazłem tam fantastyczne grono pasjonatów fotografii. Wciągnęli mnie, a później ja wciągałem kolejnych. No tak, a potem stanąłeś przed Radą Artystyczną w Związku Polskich Artystów Fotografików. No i zostałeś przyjęty, a teraz ty jesteś w Radzie i ty, jesteś, ty decydujesz o tym, kto... No, wspólnie z pozostałymi członkami. Dodam, głosowanie jest tajne, więc każdy wrzuca swoje... Przyznane punkty kandydatowi, i na koniec coś wychodzi, tak lub nie. No, a powiedz mi tak z perspektywy czasu, to jak się zmienia, powiedzmy, no nie chcę powiedzieć jakość, ale ta kreatywność ludzi, którzy przychodzą i stają przed taką radą. Jest jedna rzecz, to jest bardzo istotna. Kiedy ja zdawałem, to robiłem papiery zawodowe. Legitymacja członka związku była od razu uprawnieniami zawodowymi. Dzisiaj, w zakresie fotografii. Nie ma uprawnień. Każdy może fotografować, każdy może sprzedawać. Więc to w bardzo wielu zawodach nie ma tego rygoru posiadania umiejętności. Najgorzej mają ci, którzy zamawiają zdjęcia. No tak. Nigdy nie wiadomo, co, co wyniknie. Z... O to chodzi. Więc to. dziś jest to jakiś kłopot i egzamin był bardzo trudny, bo był trochę jak egzamin dyplomowy na uczelni. Ja byłem egzaminowany dwie godziny. Dzisiaj nie ma takiej sytuacji. Powiedziałbym, nie pytamy o technikę Skład i technologię. O to chodzi. A wtedy się o to pytano. Także jest inaczej. Kreatywność jest, ale my przyjmujemy i tych, co zajmują się reportażem i dokumentem i kompletnie odjechaną fotografią. Także no wiadomo, że trochę tak jak w szkole są trójki, czwórki, piątki i szóstki. No. No ty, ale to można powiedzieć, że w zasadzie ty już yy, chyba nikt nie widział tyle, co ty, <grych> jeśli chodzi o kandydatów do związku. Powiedz mi, zaskakujecie coś jeszcze. Tak. Są zaskoczenia. To bardzo mnie cieszy. Na to przykład. Bardzo mnie cieszy, yy, że pojawia się yy, yy, zupełnie inne myślenie niż te, które dotychczas miałem. Więc i dotyczy to wykorzystania z jednej strony warsztatu w sposób zupełnie inny niż dotychczas to było, z drugiej pomysł na opowiedzenie o, o no właśnie emocjach czy, czy przeżyciach w taki sposób, jakich kiedy indziej nie widziałem. To nie jest za częste, żeby to był tak, że podnosi mnie z podłogi i wiszę w powietrzu oglądając, że to są aż takie emocje, ale to się zdarza. To się zdarza. No i powiedz mi, jakby nas słuchał taki człowiek, który pomyślałby sobie, że A kurczę, fajnie by było to takiego związku polskich artystów się dostać, to czego ty oczekujesz? Co byś chciał zobaczyć, jak przychodzi taki człowiek i pokazuje swoje prace przed. Radą artystyczną. W świadomości, że on wie co zrobił i po co to zrobił. Że to nie jest, a tak się cyknąłem, albo tak mi się udało. Więc jednym z elementów rozmowy z kandydatem do związku to jest badanie, czy to, co zrealizował, jest jakąś jego prawdą. Czy no po prostu opanował jakiś chwyt wizualno-technologiczny. I zrobił to sprawnie, to się prezentuje interesująco, ale on nie ma żadnego pojęcia, o czym on opowiada. No i to wtedy dziękujemy. Albo opowiada takie rzeczy, że nawet łysym włosy dęba stają. No. Zdarzają się takie wielkie teorie, tak, dobudowane tak, dla... Tak, tak, obudowywanie słowami, to obraz ma mówić, a te słowa co najwyżej takim dopowiedzeniem. No, badamy... Czy to jest jego prawda, czy, czy jakiś przypadek? No i niektórzy wpadają w jakieś teorie, snując, które nie mają żadnego związku z obrazami. Mhm. Czyli krótko mówiąc, oczekujesz takiego podróżowania w głąb siebie? Zdecydowanie tak, to jednak jest związek artystów. <grym> tak, zdecydowanie tak. Dobrze. Hmm, no, ale jak pokazać właśnie taką swoją podróż w głąb siebie przy, przy użyciu fotografii? Bo to jest straszliwie trudne do opowiedzenia. No, no, ale tu, kogo mam zapytać, jak nie ciebie? To nie jest coś takiego, że w podręczniku to znajdziemy. Pytają, wielokrotnie zadawano mi pytanie, no, a jakie zdjęcie jest bardzo dobre? No bardzo dobre jest bardzo dobre i tyle. I nie ma jakichś reguł, bo oczywiście można powiedzieć, że powinna być dobra kompozycja, dobry warsztat, ważny temat. No, tylko może być to wszystko razem i okazuje się, że obraz nie robi żadnego wrażenia na odbiorcy, bo wszystko jest tak porządnie zrobione, że no, pamiętajmy, wszystko co porządne to nudne. No. Więc musi być jakiś świderek w tym wszystkim, który kurczę odczujemy. Jakiś płonący ogień. No. Ale to wynika z tego, że musi być prawda autora. Być może jest autor tak porządny, tak spokojniutki, że robi tylko takie uspokojone obrazy. I jeżeli to jest jego prawda i to się broni, bo w końcu nie musimy być pełni energii, może być człowiek skrajnie spokojny i opowiada. Tak też można. To nie jest gorsze, to jest inne. Często sztuka jest właśnie niepokojąca, a są takie, które mówią, człowieku, potrzeba i spokoju. Więc to jeżeli to się widzi w obrazach, no i taki materiał, żeśmy oglądali na Grand Press Photo, niebywale spokojny i jednocześnie zatkało nas, jak to dobrze przemawia do odbiorcy. Więc są takie rzeczy, że wydawało mi się, że jak oglądamy pojedynczy obraz, on nas nudzi. Bo nic z niego nie wynika, ale oglądamy drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme zdjęcie Jezus Maria. Fantastyczne. Tak jest. Więc, yy, ponieważ dzisiaj bardzo często pracujemy serią zdjęć, a nie pojedynczym obrazem, to też musimy poczekać, żeby zobaczyć do końca ten ciąg obrazów, żeby wykapować yy, jakby cały przekaz, który autor buduje. Bo no, sam znam y, pracę, studenci przynoszą, kładą pierwsze zdjęcie, no hała, drugie hała, ale jak kładą to siódme, to tych siedem hał nagle układa się fantastyczną opowieść, która trochę drażni, ale bardzo często to są opowieści młodego człowieka o jego życiu. I on jest czymś wkurzony i używa obrazów, które są niedoskonałe, które są drażniące, po to, żeby opowiedzieć: Jestem wkurzony. Czyli można by to tak podsumować, że kiedyś słyszałem takie powiedzenie nie wiem, czy ty się zgodzisz z nim że w fotografii tak naprawdę jest jedna prawda o tym, kto fotografuje. Oczywiście. Dlatego, że zawsze autor trzyma ten obraz, można powiedzieć, przed sobą i pokazuje to ja jestem. No tak, ale teraz jest taka no, pewna równowaga, która musi być. Czyli jednak powinniśmy coś o tym autorze wiedzieć, więc znowu jakiś komentarz do zdjęcia. Czy jest niezbędny? W, czy, 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 przy reporterskich czy, musimy określić datę, miejsce i sytuację. To może być, nie wiem, trzy słowa ta sytuacja, ale tak, żebyśmy mogli. Odnaleźć, jakby, y, gdzie i co. I kiedy. No to są takie rzeczy, które w reportażu są konieczne. Y, w tych innych sytuacjach mamy zbudować swoją interpretację obrazu. Dlatego, że dziś żyjemy w czasach, niektórzy mówią, indywidualizmu, inni egoizmu. No tak, mówiłeś o tym też kiedyś, pamiętam, w jakimś wywiadzie o tym egoizmie. No, takie taki są czasy, że jesteśmy nastawieni na siebie. No, jeżeli tak, no to każdy jest inny wtedy. Każdy jednak jest kurczę, w swojej szklanej róże, tam siedzi i nie bardzo chce, żeby ktoś tam przeniknął. Na chwilę on może rozchyli, jak ma jakieś potrzeby, ale za chwilę się znowu tam zamknie. No więc nie poznamy go do końca. W dodatku w czasie poprawności politycznej nie przekazujemy otoczeniu, jacy jesteśmy naprawdę. Gramy jakieś role y, o uporządkowanym charakterze, no, a wkurzenie siedzi w nas. I wypierniczamy to wkurzenie y, bardzo często w realizację o artystycznym charakterze. No Inni idą na mecz piłki nożnej i leją przy, kibiców drużyny przeciwnej. <grym> na ustawkach. <grym i> na ustawkach> a, tak, ale artyści robią to trochę inaczej. Wyrzucają te swoje stany emocjonalne w utwory, które realizują. No, i z perspektywy czasu, które ze swoich działań artystycznych to uważasz za szczególnie istotne dla ciebie? Powiedziałbym, że dwa takie momenty u siebie widzę. Przez 20 lat fotografowałem kobietę ciało. Ale nie dlatego, że byłem nim zachwycony, bo, bo i byłem, ale generalnie komentowałem zdjęciami pewne sytuacje, jakie zdarzały się kobietom. W dużej mierze inspiracją dla mnie była moja żona i jej zdarzenia, a wykorzystywałem wiele zdjęć, było o charakterze aktu, może nie takiego stuprocentowego. No, przeżycia mojej żony no, trochę uogólniałem, fotografując bardzo różne kobiety i opowiadałem no, o elementach życia społecznego. Jedna z wystaw nosiła tytuł Piękne ukrzywdzone. I do dzisiaj czytam komunikaty, które mówią, że kobietom jest gorzej, że bardzo często stają się ofiarami przemocy i tak Więc gdzieś do tego się odnosiłem. Z drugiej również realizowałem taki ciąg obrazów z pewną niezgodą na tworzenie ideału piękna. Wszyscy ludzie są piękni, więc ani te proporcje, ani inne takie numery, nie to, że jakoś tak leciałem w skrajności, nie w tym wymiarze, ale fotografałem ciała niedoskonałe w taki sposób, żeby ta niedoskonałość nie była nachalnie widoczna. To jest taki jeden, a drugi, drugi kawałek który wydaje mi się dosyć istotny, to jak wspomniałem te elementy związane z niepamięcią. Zrobiłem kilka wystaw, bardzo różnych, które tego dotyczyły. O tej wystawie Podróże, żeśmy przed chwilą rozmawiali, ale też zrobiłem taki materiał Szumy z ciągi, gdzie fotografowałem miejsca tragicznych wydarzeń, ale wiele lat później. I na tych zdjęciach które starają się zrobić estetycznie, starannie, w ogóle nie widać. Zdjęcia z obozu w Auschwitz II, czyli Brzezinka, tak zrobiłem, że nawet chciano kupić jako element dekoracji na ścianę. No ale teraz wracając do naszej wcześniejszej rozmowy, te zdjęcia, one muszą mieć pewien komentarz, żeby zrozumieć o co chodzi. Tak, tak. wszystkie zdjęcia są podpisane. Jak piszę... Ale chodzi mi o to, że jeżeli oglądający nie wie o Twoim zamyśle, nie przeczyta o Twoim zamyśle, to będzie patrzył na, na ja, poziomie ja, estetycznym. Ja piszę zwykle taki odautorski komentarz, wprowadzenie. No, dlatego że. Nikt mi nie towarzyszył w czasie tych wędrówek, więc podpowiadam trochę skąd to się wzięło. Mhm. A co cię teraz zajmuje? Twórczo. Ej, Bo teraz... wiem, że zajęty jesteś, ale twórczo też działasz. Ej, działam, działam. No i taki materiał zrealizowałem i jakoś szczątkowo pokazywałem. Ej, trochę w nawiązaniu też żeśmy wspominali o tym, że my nie wiemy, a oni o nas wiedzą wszystko. Otóż yy, materiał, który dotyczy podglądania, ale robię to nie przez podglądanie, tylko fotografuję oczy, które patrzą na mnie z każdego miejsca, gdzie się pojawiam. A te oczy w postaci yy, reklam, ale i innych historii, gdzie się nie odwrócę, ktoś się na mnie patrzy. On do czegoś mnie kusi, ale ja to odbieram jako fałszywe kuszenie. A, czyli nie fotografuję kamer, y, tylko tą, tą nachalność. A wzięło to się to stąd, że y, kiedyś tam przeczytałem, że Obama podsłuchiwał Merkel. Y, y, czyli że y, no, nawet w tych środowiskach okazuje się, że nie ma żadnych barier, żeby dopaść drugiego. No. Ale też zrealizowałem niedawno taki materiał. Miałem taki moment, że y, czułem się bardzo zadowolony z życia. I zrealizowałem materiał pod tytułem Trochę Przyjemności. Kolorowe, sądzę, że wiołowe kolory usiłowałem znaleźć. I dotyczyło to najróżniejszych przestrzeni, w których się pojawiałem, czy wydarzeń kulturotwórczych, które fotografowałem. Tego do końca nie widać. To jest związane z, no właśnie, nieoczywistym obrazem, który mówi o moich stanach emocjonalnych. Mhm. A ambicja, która czeka na realizację, jeszcze Twoja? Mam wystawę, której nigdy nie pokazałem, chociaż fragmenty pokazywałem. Materiał ma swój tytuł i w zasadzie jest skończony, ale jeszcze nie pokazałem. Kwiat paproci. Ale to jest smutna wystawa, bo no, jestem już dosyć dojrzałym człowiekiem. Jest to opowieść o tym, że wszystko, co piękne, kiedyś się rozpada. No to smutno. A, ale ja nie znam. Taki... <noise> y, 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 wspominałem, że artyści to tacy ludzie, którzy wyrzucają to, co w nich siedzi i ich drażni przeszkadza, w utwór na zewnątrz, czyli w dzieło. I tam to zostaje, te z... niemiłe emocje, a ja się z tego oczyszczam. Także to jest takie działanie o oczyszczającym charakterze. No to fantastycznie. A kiedy będzie można to zobaczyć? No, muszę to skończyć. Jest taka rzecz, że artyści sami finansują swoje roboty. Tak. A to jest bardzo przykra strona tego, a to powinny być duże zdjęcia, czyli przynajmniej metr na 70, może jeszcze lepiej. No i jeżeli 44 zdjęcia są takie. No tak, to się robi znaczny. To się coś robi, no. Dobrze, słuchaj, to na koniec, ponieważ czas nas już goni. Pięć szybkich pytań do Ciebie. No. Pierwsze w Twoim osobistym przekonaniu, czy tam przemyśleniu własna definicja kreatywności, inna niż w słowniku. Być wyzwolonym i nie używać żadnych ograniczeń. Ich nie ma. I wtedy jesteśmy kreatywni, dlatego że wszystkie drogi prowadzą do dzieła, które jest autentykiem, zbudowanym z naszych przemyśleń i naszych umiejętności. A więc dla mnie kreatywność równa się wolność. Mhm. Jedna rzecz, która sprzyja kreatywności dla Ciebie: spokojna głowa. W tym sensie ten, ten spokój wynika, że nie mam jakichś tragicznych ograniczeń. No. Ja nawet mogę być inwalidą, tylko chodzi mi o to, że to nie ma wpływu na moje myślenie o tym, co chcę powiedzieć. Że, że to, to nie chodzi o jakieś takie fizyczne bariery. Ale, ale żeby mieć na tą chwilę, kiedy tworzymy. Spokojną głowę. A jeden morderca kreatywności. Powtórzenie znanego. Mhm. Tak. A mówi się, że lepiej być słabym oryginałem niż najlepszą kopią, tak? No, trochę tak jest. A jeden sposób na wykorzystanie kreatywności w życiu codziennym? Wyłączyć telewizor ze swojego życia. Mhm. Być wolnym od nachalności przekazów, które bardzo agresywnie atakują nasz mózg. Dla mnie, symbolem tego są dwa narzędzia, czyli ekrany tak naprawdę. Dlatego, że nie uwalniamy się od ekranów. Jak włączymy, to ta cholera trzyma nas na pasku, na smyczy. Nie myjątko na nas. Tak, to prawda. Ciągle jest potrzeba sprawdzania, co tam. <grym> no co tam, co tam. Mhm. A jedna rzecz, którą słuchacze mogą robić od dzisiaj, żeby rozwijać swoją kreatywność. Ulegać impulsom, które przychodzą nagle, jeżeli są fotografami, to niech duszą guzik w aparacie, żeby ten stan. Nagłego wzbudzenia zarejestrować. Pięknie. Jak chcesz fakultatywnie coś jeszcze o kreatywności, to proszę bardzo. Ja uważam, że to w każdym z nas albo siedzi, albo nie. Druga rzecz, czy potrafimy się wyzwolić? Dlatego, że żyjemy w świecie standardów i staramy się nie wychylać, żeby nie być gorszym gorszy to ułomny. I no, żeby nie poddawać się. No, jak ktoś chce chodzić w zimie w krótkich spodniach, to nie chodzi w sandałach. No. Jeżeli mu z tym dobrze, żeby nie zamarzł. No. Jasne. Słuchaj, dobrze, to powiedz jeszcze naszym słuchaczom, gdzie można oglądać to, co ty robisz, gdzie można ciebie spotykać. I tu jest pewien problem, ponieważ nie mam swojej strony internetowej, nie mam swojego Instagrama, na którym bym umieszczał, choć to w dużej mierze wynika z nieprzytomnej ilości obowiązków, które wziąłem na siebie. I nie mam czasu, żebym usiadł przed komputerem i ładował tam swoje zdjęcia. Nie ukrywam, że ja prowadzę bardzo dużo zajęć i staram się nadążać za tym, co jest aktualne. Czyli może związkiem historii fotografii, to cała reszta. Ulega no, modyfikacji o najnowsze rzeczy. No to to muszę śledzić. I wtedy nie moja fotografia, tylko fotografia innych mnie zajmuje nieprzytomniem. No, słuchaj, no to ja mimo wszystko ciągle czekam na takie miejsce, gdzie będzie można twoje prace w jednym ciągu obejrzeć. Mam zamiar przejść kiedyś na emeryturę. To, to wtedy, tak jak Wojtek Plewiński, kiedy no, znalazł dużo wolnego czasu, to zajął się podsumowaniem swojej roboty i cały czas to robi, bo on nieprzytomnie dużo tych zdjęć zrealizował i teraz to porządkuje. Więc ja nie szczerze też będę jak Wojtek żył te 90 parę i jeszcze dalej, bo w końcu 95 mu strzeliło i, i ciągnie i jest w dobrej formie, więc liczę na to sama, bo fotografowie żyją długo. Tak, tak, rzeczywiście tak jest. Patrząc na twoją energię, to rzeczywiście do tej emerytury daleko jeszcze, więc sobie jeszcze trochę poczekamy. W każdym razie, Andrzeju, co, godzina minęła, tak jak się umawialiśmy. Bardzo ci serdecznie dziękuję, że się zgodziłeś na te rozmowę. Ja też dziękuję, że chciałeś mnie słuchać. Z przyjemnością wielką, jak zwykle. Serdeczne dzięki jeszcze raz. Dziękuję również. Dziękujemy słuchaczom, i do usłyszenia w do następnym usłyszenia. odcinku.